Aleksandra Mieczyńska, dzień dobry. Dziś ze mną w studiu Paweł Łowicki, pięknie Cię witam. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Olu. Rozmowa po latach, tak można powiedzieć. Nie pamiętam, kiedy rozmawialiśmy, a zdarzało się nam to często, bo i częściej grałeś. Był taki moment powrotu, nie powiem, że z niebytu, ale z jakiegoś takiego zawieszenia, kiedy nie występowałeś. Był powrót i teraz jest kolejny. Odnoszę wrażenie, że zaczynam się przyzwyczajać do tej sinusoidy i dolin. Niemniej jednak pewnie to tak wszystko musiało się potoczyć. Ale wiesz, góry, doliny to są tak trochę z perspektywy mojej na przykład, czy tych osób, które Cię słuchają, obserwują, tak? Bo ja nie wiem, co w Tobie, bo ta, dla mnie dolina, bo Cię nie widzę, nie słyszę, może oznaczać, nie wiem, jakiś szał twórczy na przykład. Generalnie, jak już mówię, to mówię całościowo, mniej więcej tak to wygląda. Chociaż wcale nie znaczy, że będąc w dolinie nie jestem w stanie też pisać, tworzyć, być może nawet wtedy więcej niż będąc gdzieś tam u góry. W związku z tym ten czas, gdzie, jak to ładnie powiedziałeś, jakiegoś tam niebytu, zaowocował mimo wszystko tym, że tworzą się nowe rzeczy, podobno jeszcze lepsze. Są troszeczkę w tej taki chwili pod masz taką echa? Pod ochroną, bo dodatkowo doszły jeszcze inne aspekty. Oprócz muzyki doszły po prostu przede wszystkim teksty i poezja, którą w tej chwili tworzę w celu wykonania tomiku w przyszłym roku, pierwszego tomiku, plus do tego dochodzą jeszcze opowiadania, więc dużo pracy takiej czysto literacko-tekstowej. Muzycznej też. Mm-hmm. Słowo, jak pamiętam, zawsze było dla Ciebie ważne i to słowo, które ktoś ułożył w tekst na przykład taki, który śpiewałeś, to słowo, po które sięgałeś, ale także to słowo, które chciałeś dawać innym. No i tak z przyjemnością słucham, że to się rozlewa w taki dobry sposób. No nie mogło być inaczej, bo właśnie ten ostatni czas takiego nieistnienia spowodował właśnie, że wylało się więcej niż wcześniej. A przy okazji dało taki, wiesz, taki moment oddechu, jak ja to nazywam, przewietrzenia pod beretką i poczucia i siebie na nowo, i ludzi na nowo, i tego, co się wokoło dzieje. Więc myślę, że stało się zupełnie prawidłowo, że przez chwilę mnie nie było, bo dało to mi jakby taki, wiesz, nową iskierkę, która rozpaliła wewnątrz to, co gdzieś tam jeszcze głębiej okazuje się tkwiło. Powiedziałeś tak, tomik wierszy, opowiadania, nie usłyszałam słowa płyta, ale jak rozumiem, też się składa, też się buduje. Buduje się płyta, wierzę głęboko w to, że uda mi się w przyszłym roku nagrać nową płytę z nowym materiałem. Być może będą na tej płycie powielone dwie piosenki z płyty Do zobaczenia, które chciałbym, żeby zaistniały w zupełnie nowej formie, ale będzie to nowa płyta z nowymi tekstami, z nową taką wyobraźnią muzyczną, ale tak samo i tekstową. Chciałbym, żeby to była płyta bardziej szorstka niż płyta Tylko Czas, żeby była równie prawdziwa i żeby mówiła o tym, co się wydarzyło w moim życiu przez ostatnie 3-4 lata, ale i ponad 50. Więc generalnie będzie to kompensacja tego wszystkiego, co jak wcześniej powiedziałem, kiło mocno głęboko. Czy dobrze rozumiem, że tak usiłowałam usłyszeć, w czym ta różnica, nie wiem, bardziej szorstka płyta, ty bardziej szorstki jesteś? Ja nie wiem, właśnie chyba, nie. Ja myślę, że ta płyta będzie równoważnikiem tego, że być może stałem się bardziej delikatny, nie wiem, jak to nazwać, ale w odniesieniu, wiesz, do problemu, który chcę tam zawrzeć tekstowo w tej płycie, myślę, że one będą, że ta płyta będzie bardziej właśnie taka szorstka. Ona będzie bardziej
taka wysublimowana w obszarze tych pewnego rodzaju moich przestrzeni wewnątrz, których do tej pory jeszcze nie udało mi się wykrzesać. No nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Niech to zostanie słodką tajemnicą. Do czasu. Do czasu, kiedy się płyta pojawi. Pojawi się, mam nadzieję, w przyszłym roku, jeżeli tylko uda nam się siąść przy tej płycie tak, jak się należy, to myślę, że do jesieni przyszłego roku płyta zostanie wydana, ponieważ w tej chwili ten materiał, on dopiero zaczyna fajnie żyć. Niedługo pojawią się 3 premiery na występie. Więc ta płyta będzie ciekawym odnośnikiem. No, intrygujesz. Tak, być może o to chodzi. Ja wiem, co chcę osiągnąć, natomiast niekoniecznie wiem, jak to w tej chwili ująć w słowa, co chyba nie będzie złe, bo jakby okoliczności mówiące o tym, czy się będzie podobać, czy się nie będzie podobać, pozostawię po prostu słuchaczom i publiczności. Mm-hmm. Sięgasz po 2 kawałki, dobrze usłyszałam, tak? Z płyty tej, którą wszyscy dobrze znamy, a jeżeli nie znamy, to namawiam do tego, żeby poszperać, poszukać, można posłuchać. Po jakieś 2 konkretne, z jakiego powodu i o czym to jest, że bierzesz z tej płyty, trochę transformujesz, jak słyszę, i chcesz pokazać na nowo coś, co już grałeś, śpiewałeś. Z płyty Do Zobaczenia chciałbym, żebyśmy na nowo z chłopakami zaaranżowali i wykonali piosenkę Jacques'a Bella, Ne me quitte pas, która wymaga pewnego rodzaju przeinaczeń w momencie, w którym ja w tej chwili jestem. Czyli będzie to po prostu lekko inna aranżacja, ale będzie kompatybilna w kierunku tego, co na płycie się ma pokazać. I chciałbym, żebyśmy również z tej właśnie płyty nagrali jeszcze raz piosenkę Nadzieja. Nadzieja była chyba tam przedostatnią piosenką. Przede wszystkim są to też piosenki, które pisałem, kiedy byłem bardzo młodym człowiekiem, i po latach one zaczynają troszeczkę inaczej się we mnie kształtować. Myślę, że jeżeli ktoś jeszcze nie miał planów, żeby się wybrać na ten koncert 11 sierpnia, to powiedzmy wyraźnie, będzie można Cię usłyszeć w ramach projektu Aleje Tu Się Dzieje. I jeżeli ktoś nie miał w planach, to teraz już czuję, że wiem, widzę oczyma wyobraźni, że wszyscy wpisują sobie w kalendarz, co to się będzie działo. Fajnie. Też tak myślę, że dobrze, że fajnie. Używasz liczby mnogiej, Paweł Łowicki, Band, to już taka jest rzeczywistość, która jest stałą. Tak. Tak? To wytłumacz się z tej liczby mnogiej, albo dopowiedz, kto tam za tobą. Generalnie Paweł Łowicki Band jest bardziej rozpoznawalny niż Paweł Łowicki. Może Paweł Łowicki zafunkcjonuje w przyszłym roku tomikiem i opowiadaniami, może się tak okazać. Natomiast generalnie wszystko, co jest jakby w sieci i co pracuje na korzyść tej muzyki, to jest Paweł Łowicki Band. Czyli to jest nadal gitara Robert Gliński, wiadomo. Cudowne gitary. Gitary małe i gitary duże. To jest Dominika Bąbelewska, która nadal śpiewa. To jest Tomek Cholewa na perkusji. To jest Kamil Kosior, z którym kilka lat temu rozpocząłem projekt, i Paweł Łowicki Band, ale przede wszystkim Kontrapunkt. Czyli to miał być taki duo trio razem z Dominiką. I to bardzo fajnie funkcjonowało. To jest czas przeszły, ale jesteśmy nadal razem i nadal tworzymy Paweł Łowicki Band. I to jest basista Arek Skupiński, który do nas doszedł kilka miesięcy temu z kapitalnym brzmieniem gitary basowej, więc jest wyśmienicie. No, biorąc pod uwagę cały ten anturaż muzyczny i możliwości muzyków, lepiej po prostu nie może być w tej chwili. To teraz czekamy na koncert, czekamy na te obiecane teksty.
nie wiem, ja kocham opowiadania, lubię, bardzo lubię poezję, więc nie mogę się doczekać, przyznaję, tego, co wyszło, już wychodzi spod twoich rąk, po co będzie można sięgnąć. Będzie płyta, ten najbliższy koncert i spotkanie z publicznością, no nie pierwsze po przerwie, ale jedno z pierwszych, jak ci się wraca do takiego dialogu. Przede wszystkim zachęciła mnie do powrotu publiczność i te wcześniejsze występy, one odbyły się w kwietniu, a chyba nawet w marcu, bo zostaliśmy zaproszeni do Domu Kultury niedaleko Częstochowy i tam z Kamilem graliśmy we dwóch. Okazało się, że no ten materiał gdzieś się broni mocno, bo grając tylko piano i gitara i ten mój wokal, mógł tam zafunkcjonować przez ponad półtorej godziny i publiczność chciała jeszcze. Więc to było bardzo fajne. Po latach, po raz pierwszy. Później, miesiąc później, zagraliśmy dwa koncerty w Gaudemater. Tak, to już Częstochowa. Pokazały, że publiczność po prostu chce tej muzyki i też pokazały, że ja chcę tej publiczności. To było bardzo, bardzo miłe. Dlatego mówiłam o dialogu, bo to zawsze to inaczej, jest taka współgra. Inaczej nie ma szans. Nie spodziewałem się kompletnie tego, bo gdyby to inaczej zafunkcjonowało, to może byłbym bardziej wstrzemięźliwy. Natomiast publiczność potrafi ponieść, nie? Potrafi tak, ponieść do tego momentu, że aż się chce płynąć i chce się dalej z nimi dyskutować w ten sposób, bo ja tylko w ten sposób potrafię z ludźmi rozmawiać. Ja nie za bardzo potrafię rozmawiać z ludźmi od tak, nie wiem, przy kawie, przy herbacie, czy w ogóle. Raczej staram się niekoniecznie rozmawiać. Nie. Natomiast mam taką potrzebę powiedzenia ludziom o sobie i jakby na nowo odzyskania wiedzy na temat ludzi, właśnie śpiewając lub pisząc. To jest dla mnie takie najbardziej jakby najbardziej realna możliwość bycia z kimś i ze sobą. Takie tu i teraz, tak? Takie tu i teraz, niemniej jednak na to, co tu i teraz, wpłynęło to, co było kiedyś i być może to, co się stanie za chwilę. To są bardzo ciekawe zjawiska właśnie, o czym też piszę w tej chwili, jeśli chodzi o opowiadania i przede wszystkim o tomik, czyli nadal jednak tylko czas i człowiek i ta, wiesz, relacja. Ale głównie z samym sobą, bo to jest najważniejsze, żeby od tego się zaczyna chyba, tak? Żeby o kimś cokolwiek powiedzieć, trzeba najpierw móc cokolwiek powiedzieć o sobie, no bo inaczej nie wyobrażam sobie, żeby funkcjonowała jakakolwiek prawda albo szczerość. Tej prawdy i szczerości w dialogu z tobą będziemy mogli poszukać 11 sierpnia. Ja cię proszę, zaproś na koncert. Gdzie mam patrzeć? Proszę Państwa, korzystając z okazji, chciałbym Państwa serdecznie zaprosić 11 sierpnia na Plac Biegańskiego. O godzinie 19 zagramy w nieco zmniejszonym składzie, ale uważam, że równie uczciwie i rzetelnie zagramy dla Państwa koncert Paweł Łowicki Band. Będą to trzy premiery, w związku z tym nie wyobrażam sobie, żeby Państwa nie było, bo no po co tworzyć, jeżeli nie będziecie tego słuchać. 11 sierpnia, godzina 19, Plac Biegańskiego, Paweł Łowicki Band, Aleje tu się dzieje. Serdecznie zapraszam. Plac Biegańskiego, czyli przestrzeni sporo. Tak. Wstęp jest oczywiście wolny, tak więc jest. Nie tak można jest. Nie skorzystać. Dlatego mogę zapraszać. Dokładnie. Bardzo dziękuję za to spotkanie za rozmowę. Paweł Łowicki oczywiście był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.